Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany i jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie Kultury Liberalnej i serdecznie zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, komentowania oraz lajkowania, ponieważ bardzo nam to pomaga docierać do nowych osób i też później możecie nas słuchać na waszej wybranej, ulubionej platformie podcastowej i tam też nie zapomnijcie nas subskrybować. Dziś temat trochę inny niż przez dłuższy ostatni czas, ponieważ skupialiśmy się głównie na tym, co na wojnie w Ukrainie. Natomiast dziś w związku z tym, że mamy specjalną gościnę, udajemy się do Chin, a dokładniej do Szanghaju. Przez długi czas Chiny stosowały tak zwaną politykę zero COVID, która pozwoliła im się uchronić przed liczbami przypadków, które my obserwowaliśmy na Zachodzie, czy chociażby u nas w kraju. I tym Chińczycy bardzo się szczycili. Na czym polegała ta polityka? To znaczy po wykryciu jednego przypadku dokonuje się masowych testów w danym osiedlu, dzielnicy czy mieście i potem kieruje się te osoby na kwarantannę, czyli radykalne działania nawet przy pojedynczych przypadkach w danych regionach. Problem w tym, że Omikron radykalnie zmienił sytuację w Chinach, gdzie teraz notuje się rekordowe przyrosty zakażeń dziennie. Składa się na to kilka czynników, zarówno to, że nie wszyscy w Chinach są zaszczepieni, niekoniecznie odpowiednią ilością dawek, a nawet jeśli, to są zaszczepieni oni chińskimi preparatami, które są w istotny sposób gorsze od zachodnich. No i do tego Omikron, który w ogóle jest bardziej odporny na szczepionki, nawet te zachodnie. Dodatkowo polityka zero COVID nie pozwoliła na stworzenie takiej naturalnej odporności. W związku z tym Chiny borykają się teraz z ogromnymi problemami związanymi z pandemią. Szczególnie trudna sytuacja jest w Szanghaju, w jednym z największych miast w Chinach. I właśnie dziś o tym, jak wygląda lockdown po chińsku, rozmawiam z Weroniką Truszczyńską, sinlożką i blogerką, która łączy się z nami w Szanghaju. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, bardzo miło mi tutaj gościć. Dziękuję za zaproszenie. Za przyjemność po mojej stronie. Weronika prowadzi bardzo ciekawego Instagrama od lat i YouTube'a dotyczącego Chin, także serdecznie na samym wstępie polecamy. Ale powiedz, no, co u ciebie, to znaczy jak wygląda lockdown i kwarantanna dla ciebie, czyli osoby zdrowej, która mieszka w Szanghaju. Czy możesz w ogóle wyjść z domu? Tak, oczywiście ja już wyjść, bo wzorom wbrew temu, co słychać w polskich mediach, już teraz, czyli dzisiaj, 15 dnia lockdownu, to się zaczyna już rozluźniać. Tak naprawdę najgorszy był pierwszy tydzień, od 1 do mniej więcej 7 kwietnia, bo wtedy rzeczywiście nie mogłam wyjść z domu, bodajże do 5 nie mogłam wyjść z domu. Potem już, jako że u nas na osiedlu nie było żadnych pozytywnych przypadków, to pozwolili nam już wyjść. Teraz w teorii ja mogę już opuścić osiedle, bo moje osiedle zostało zakwalifikowane jako tak zwane prevention area, czyli takie osiedle, na którym nie było żadnego przypadku pozytywnego w ciągu ostatnich 14 dni. Osoby, które mieszkają na takich osiedlach, mogą już z osiedla w teorii wyjść, ale nie mogą odejść za daleko. Co prawda nie jest podane w kilometrach, ile można odejść od własnego osiedla. Jest powiedziane, że nie powinno się opuszczać dzielnicy, tylko że ja na przykład mieszkam na praktycznie granicy dzielnic, po drugiej stronie ulicy jest już druga dzielnica. Więc gdyby tak to było sprawdzane skrupulatnie, no to nie mogłabym przejść przez ulicę. Aczkolwiek przejść przez ulicę mogę, myślę, że to jest tak umownie powiedziane, po prostu, żeby za daleko się nie oddalać od własnego osiedla. A czy to faktycznie właśnie jest tak skrupulatnie przestrzegane? To znaczy, wiesz, to co my obserwujemy w polskich mediach i też w polskim internecie, no to są straszne obrazki, to są, wiesz, ludzie zaplombowani w własnych mieszkaniach, którzy mają problemy z dostawami jedzenia, którzy no nie mogą w ogóle normalnie żyć, nie mogą chodzić do pracy i są odcięci od takich podstawowych produktów i od podstawowych usług. Czy to rzeczywiście tak wygląda, jak my to widzimy? Tu widzę, że mamy delikatne problemy z połączeniem. Pewnie Weronika zaraz się z nami jeszcze połączy. W każdym razie ja teraz mogę powiedzieć Państwu, że będziemy też rozmawiać o tych politycznych czynnikach epidemii i tym, dlaczego jakby Chiny ciągle się upierają przy tej polityce zero COVID, bo to jest bardzo ciekawe. To znaczy
paradoksalnie właśnie Szanghaj na przykład jest takim miastem, które... O, jest z nami Weronika. Super. Przepraszam, powróciłam, bo mnie przed chwilą mnie tutaj ścięło mnie przed chwilą, więc powróciłam. Jasne. Powiedz, czy słyszałeś to pytanie moje dotyczące tego, w jaki sposób rzeczywiście to jest egzekwowane, bo my tutaj widzimy w polskim internecie straszne obrazki, wiesz, ludzi zaplombowanych w mieszkaniach, odciętych od żywności, odciętych od jakichkolwiek usług. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Więc tak, zacznijmy może od tego plombowania, bo nie, mieszkania, domy nie są zaplombowane, aczkolwiek dlaczego, z jakiej okazji zaczęto takie rzeczy robić? Co się stało kilka dni temu, już dokładnie nie pamiętam dat, bo wszystkie te dni teraz wyglądają dla mnie tak samo, ale kilka dni temu w Szanghaju prawdopodobnie cały czas przebywa pani wicepremiera Sun Chunlan, która tutaj, no prawdopodobnie ona tutaj trzyma stery tego lockdownu, przyjechała tutaj z Pekinu. I ona miała któregoś dnia, nie wiem, ze 4 dni temu czy 5 dni temu, miała wizytować dzielnicę Xuhui. I władze dzielnicy Xuhui wpadły na taki świetny pomysł, że może zaplombujemy wszystkie bloki, żeby pokazać pani, jak tutaj ten lockdown świetnie wygląda. I to wyglądało w ten sposób, że wieczorem przed wizytacją zaczęli plombować wszystkie mieszkania. Naklejali naklejki, że tutaj jest teraz izolacja domowa, nie wolno wychodzić. Po czym nakleili połowę tych naklejek na połowę dzielnicy i nagle zaczęła krążyć plotka po internecie, że ktoś stwierdził, że to nie ma sensu i zaczęli odklejać te plomby. Do tego były w internecie takie dziwaczne nagrania, które mówiły, w których to wyglądało tak, że na przykład wolontariuszka przyklejała plombę na mieszkanie i osoba mieszkająca w środku pyta, przepraszam, a jak dostaniemy jedzenie? Co mamy jeść, jeżeli będziemy zaplombowani? A wolontariuszka mówi, nie, no to sobie wyjdziecie i weźmiecie to jedzenie. A oni pytają, a to można wyjść? A oni, tak, jasne, można wyjść, tylko nie jutro, bo jutro przyjedzie pani wicepremier. Ogólnie te wizytacje to były straszne cyrki, no bo na przykład sekretarz partii tutaj w Szanghaju też wizytował, który się nazywa Li Qiang, też wizytował osiedla i najczęściej na tych osiedlach była po prostu organizowana jakaś taka szopka, no przychodziły osoby, mówiły wszystko super, dziękujemy panie sekretarzu i tylko w pewnym momencie pan sekretarz chyba się zorientował, że to nie jest autentyczne, co on ogląda i powiedział, że chce zobaczyć sąsiednie osiedle, którego nie było w planie wizytacji i poszedł tam, a tam z domu wyszła taka starsza pani, no taka ciocia, po chińsku to się na takie kobiety w średnim wieku mówi się najczęściej ciocia i taka babcia, też na starsze kobiety mówi się babcia po chińsku, wyszła taka ciocia z babcią. I ta ciocia, jako że w Chinach kobiety w średnim wieku są najczęściej najbardziej waleczne, rzeczywiście, ta ciocia podeszła do tego sekretarza partii w Szanghaju i pyta, to ty jesteś sekretarzem? My tu z głodu zaraz umrzemy. I zaczęła się z tym sekretarzem normalnie wykłócać, że oni nie mają tutaj jedzenia, że paczki nie dostali, a wszyscy inni ponoć dostali. I wieczorem tego samego dnia widziałam filmy z tego samego osiedla, jak ludzie nagrywali, że rzeczywiście paczki przyjechały, więc babcia, ciocia się pokłóciły i paczki dostali. No właśnie, jak to wygląda z tymi dostawami jedzenia? No bo są osoby, które faktycznie nie mogą wyjść, rozumiem, z mieszkań czy z osiedli swoich i też duża część sklepów, nawet z takimi podstawowymi produktami, jest zamknięta po prostu. To na jakiej zasadzie... Zgadza się. Ty dostawałaś jedzenie, na jakiej zasadzie, czy mogłaś kupić to jedzenie, czy mogłaś je zamówić, czy dostawałaś je od rządu, od samorządu? Więc tak, były takie trzy drogi pozyskiwania jedzenia, oprócz zapasów, które się miało, no bo jeżeli lockdown był ogłoszony po naszej stronie rzeki 4 dni przed tym, zanim go wprowadzono, no to mieliśmy 4 dni na zrobienie zapasów. Potem, oprócz tych zapasów, to na bok, były takie trzy właśnie drogi zdobywania jedzenia. Pierwsza droga to były paczki rządowe. Paczki rządowe, podkreślam już po prostu setny raz, powinny być przynajmniej za darmo. Słyszałam o osobach, które tak niefortunnie trafiły, że musiały za paczki zapłacić, ale to po prostu no tutaj trzeba winić lokalny komitet osiedlowy, który no najczęściej po prostu jakoś oszukał tych mieszkańców i zmusił ich, żeby za te paczki zapłacili, albo były takie sytuacje, że na przykład paczki były sprzedawane na lewo, aczkolwiek co do zasady można mówić, że większość mieszkańców coś dostała i to było za darmo, tylko że te paczki też były różne, na przykład ja moją pierwszą paczkę drugiego dnia lockdownu dostałam taką, że to był duży worek warzyw, więc jeżeli ktoś na przykład by się szykował na mięso, no to byłby zawiedziony, to były same warzywa. Moja druga paczka to już było trochę mięsa, ale to była taka mielonka, więc ja ją po prostu zamieniłam z sąsiadami na coś innego, bo ja nie mięsa, ale te mielonki to już w ogóle.
Dużo ludzi też ich nie lubi. Też było mleko, ktoś może na przykład nie toleruje laktozy, też mógł sobie wymienić z sąsiadem na coś innego. Moja trzecia paczka to był ryż i olej, więc ja na te paczki nie narzekam, bo rzeczywiście te trzy paczki były, one były w odstępie, nie wiem, 4 dni dystrybuowane, więc coś dostali, ale nie wiem, czy można byłoby liczyć, żeby przeżyć na samych tych paczkach, właśnie dlatego, że one były różne w zależności od osiedli, więc niektórzy dostali lepsze, inne dostali gorsze. Głównie zależało to od tego, jakie chody ma komitet osiedlowy, gdzie jest w stanie co załatwić. To więc, zatrzymamy się na chwilę tutaj. Czym jest komitet osiedlowy? To jest jakby jakaś rada mieszkańców, czy na jakiej zasadzie to działa? Nie, nie, nie. To nie jest tak, że te osoby, które pracują w komitecie, one tam pracują na pełen etat, więc to jest praca. Oni dostają za to pieniądze i oni tam są zawsze. Więc te osoby najczęściej nawet nie mieszkają na danym osiedlu, tylko one są zatrudnione po prostu do zarządzania danym osiedlem, więc to nie jest wybór po prostu mieszkańców mieszkających na danym osiedlu, tylko to są osoby zatrudnione, no to jest praca, to jest posada rządowa, może nie tyle rządowa, co po prostu posada partyjna. Takiego urzędnika, o tak, partyjna, tak, oni są członkami partii i to jest posada po prostu taka urzędnicza. Tylko że tutaj tak na marginesie już powiem, że większość osób w komitetach osiedlowych to są osoby starsze. To są najczęściej jakieś takie ciocie właśnie, czyli takie kobiety w średnim wieku. I problem polega na tym, że tam w tych komitetach ani nie płacą za dobrze, ani to nie jest jakaś prestiżowa robota, nie bardzo można potem awansować, nie wiem, na sekretarza partii albo coś, więc młodzi ludzie raczej się do tych komitetów nie garną, a starsze osoby też bardzo często szły tam pracować, głównie dlatego, że pracując w komitecie osiedlowym ma się chodu u mieszkańców, tak? Przychodzą mieszkańcy z obiadem, ogólnie zna się wszystkich po głosie i czytałam sobie właśnie trochę badań i trochę artykułów na temat tych komitetów osiedlowych i rzeczywiście większość pracowników, pracownic mówi, że największe benefity pracy w komitecie osiedlowym są niepieniężne, czyli właśnie to, że się wszystkich zna, że się ma znajomości, że ludzie zapraszają do siebie na obiad i tak dalej, i tak dalej. No i z tego właśnie powodu młodzi ludzie nie chcą tam iść pracować, no bo młodzi ludzie chcieliby może pieniądze trochę zarobić i spłacić na przykład kredyt na mieszkanie. To z tego, co ty mówisz, to właśnie to, w jaki sposób się jest traktowanym na tym lockdownie, jest bardzo zależne od de facto kilku osób, których się, no albo się ma u nich chody, albo się tych chodów nie ma. Natomiast powiedz właśnie, jak reagują ludzie, Chińczycy na tę politykę, bo sam Szanghaj przecież był takim miastem, w którym, zresztą władze tego miasta mówiły wielokrotnie o tym, że one nie zdecydują się na lockdown, że nie będzie czegoś takiego. I ludzie protestują. Sekunda. Jeszcze sekunda, wrócę do poprzedniego pytania, bo nie powiedziałam, co z tym jedzeniem do końca. Tak, paczki z komitetu. Dwa, zakupy grupowe. Są specjalne aplikacje, żeby robić zakupy grupowe, czyli osoba po prostu, osoba, która chce koordynować takie zakupy, może założyć sobie konto na takiej aplikacji i tam wybrać, co chce zamówić, po czym wysyła linka na grupie osiedlowej, gdzie są sąsiedzi i kto chce, to po prostu od razu sobie kupuje w tej aplikacji, płaci przez tą aplikację, więc nie trzeba tego rozdzielać, nie trzeba kosztów rozdzielać pomiędzy sąsiadów i potem składa się zamówienie i przyjeżdżają na przykład 100 butelek oleju dla 100 osób na danym osiedlu. Zakupy grupowe bardzo popularne w ostatnich 2 tygodniach. I czasami można też zrobić zakupy indywidualne. Jest to trudne, bo najczęściej trzeba po prostu wisieć na różnych grupach na WeChacie przez 3 godziny i patrzeć, co gdzie można kupić, co kto ma. Ale jeżeli się wystarczająco długo powisi na tym WeChacie, to się znajdzie rzeczy. Ja wczoraj kupiłam naprawdę takie rzadkie i słabo dostępne produkty. Kupiłam na przykład puszki z pomidorami w sosie, a to są rzeczy, których się w Chinach mało używa. To są raczej rzeczy ze sklepów importowanych. No i byłam w stanie kupić parę rzeczy ze sklepów importowanych, więc największy problem ze zdobyciem jedzenia jest teraz taki, że to jest czasochłonne, no i męczące, bo trzeba właśnie wisieć, trzeba się kontaktować z różnymi ludźmi, i tak dalej, więc da się zdobyć jedzenie, przynajmniej tu w centrum, gdzie ja mieszkam. Myślę, że w dalszych dzielnicach może być trudniej, tylko co jest ważne, to jest to, że niestety jedzenie jest droższe niż normalnie, bo nie da się zamówić bardzo często takiego zwykłego kuriera, który dowozi nam jedzenie, tylko musimy sobie znaleźć taką apkę, gdzie można sobie zamówić osobę, która pojedzie gdzieś, coś zabierze i przywiezie nam to do domu. A ci kurierzy są dosyć drodzy i najczęściej jest tak, że zakupy się robi od razu duże za na przykład 300-500 zł, bo trzeba zapłacić 200 zł za kuriera. Okej, no ale to w takim razie
Rozumiem, że na przykład osoby starsze czy inne osoby wykluczone w jakiś sposób cyfrowo są w ogóle poza tym systemem zakupów grupowych. No tutaj trzeba liczyć na komitet osiedlowy jednak, że oni przyjdą i pomogą. No, osoby z komitetu raczej jednak ogarniają te technologie i są w stanie pomóc, więc to jest tutaj też bardzo kluczowe, żeby tym starszym osobom ktoś mógł pomóc, bo rzeczywiście tak, żeby zamówić teraz cokolwiek, trzeba mimo wszystko trochę się znać na telefonie, trochę wiedzieć, jak zrobić zamówienie w takich zakupach grupowych. Ale naprawdę myślę, że mimo wszystko te wszystkie doniesienia, że teraz Szanghajczycy masowo głodują, nie ma nic do jedzenia, są przesadzone. I ja myślę, że mogę tutaj zacytować taki list, który krążył po WeChacie już z dobry tydzień. Aha. No. I tam było napisane w tym liście, że o ile większość Szanghajczyków na pewno radzi sobie w porządku, o tyle w skali Szanghaju, nawet jeżeli 1% osób ma problemy z dostępem do jedzenia, to jest 250 tysięcy osób. Tak? Więc no głównie o to tutaj chodzi, że nawet jeżeli druzgocąca większość ludzi nie ma problemu z jedzeniem, to zawsze te osoby będą i będzie ich dużo, bo to jest po prostu efekt skali tego, że po prostu w tym Szanghaju mieszka 25 milionów ludzi i zawsze będą jakieś dziesiątki, setki tysięcy osób, które będą miały na przykład mało pieniędzy albo są właśnie starsze, które będą miały problem z tym, żeby to jedzenie sobie zamówić. Okej, to jedzenie to jedno. A jak w takim razie na przykład jest z dostępnością innych usług? Załóżmy na to, że rura strzeliła mi w mieszkaniu i co, teraz zamawiam hydraulika, który normalnie przyjedzie, albo mam problem, mój kot jest chory i chcę teraz wezwać weterynarza, to czy w ogóle jest taka opcja? Więc tak, jeżeli chodzi o weterynarza, to sądzę, że niestety nie. Z tym wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby, to trzeba było szukać po prostu w prywatnych kontaktach gdzieś, czy ktoś zna znajome, czy ktoś ma jakiegoś znajomego weterynarza, który mógłby na przykład udzielić jakiejś teleporady, albo jako, że już teraz niektórzy mogą wyjść, spróbować gdzieś pójść i żeby ten weterynarz po prostu spotkać się z nim gdzieś indziej. Co trzeba zrobić, jeżeli się stanie jakiś nagły wypadek? Trzeba się skontaktować oczywiście z komitetem osiedlowym. Oni tam mają telefon, oni mają kontakt do wyższej jednostki administracyjnej, bo w Szanghaju w Chinach ogólnie jest tak, że mamy osiedle, czyli tą taką najmniejszą jednostkę. Osiedla są w większości strzeżone i zamykane. Potem mamy tak zwane jiedao. Jiedao to jest taka jednostka mniejsza od dzielnicy, czyli komitet osiedlowy ma kontakt do tego jiedao i jiedao może się skontaktować z władzami danej dzielnicy, więc to jest w ten sposób zorganizowane. I komitet osiedlowy może zgłosić jakąś sprawę daną do jiedao, aczkolwiek problem jest taki, że tych spraw jest mnóstwo, mnóstwo, bardzo dużo. I rzeczywiście takie najprostsze, powiedzmy, najmniej pilne sprawy typu komuś się zapchała toaleta, no to są rzeczy, na które oni będą na końcu odpowiadać, czyli prawdopodobnie wcale, no bo jednak mimo wszystko najpilniejsze sprawy to są pacjenci na przykład, którzy potrzebują dializy, muszą jechać do szpitala na dializę, albo nie wiem, jakieś kobiety w ciąży, które mają rodzić, albo na przykład ludzie starsi, chociaż ostatnio była też taka bardzo nieciekawa sytuacja, że starszy mężczyzna, który był pozytywny i był w domu, czekał na wywiezienie do tego ośrodka izolacji, dzwonił do komitetu osiedlowego, mówiąc, że się czuje, że ma temperaturę i że chce jechać do szpitala zrobić prześwietlenie klatki piersiowej. No i ten pracownik tego komitetu osiedlowego zaczął na niego krzyczeć po prostu już z nerwów i on po prostu, i on ten, na początku, w środku w sumie tego połączenia, rzeczywiście nerwy mu puszczają, on krzyczy, on mówi, że dzwonią do mnie kobiety w ciąży, dzwonią do mnie inni starsi ludzie, mówią, że potrzebują tego, potrzebują tamtego, ja to wszystko zgłaszam do jiedao, ale jiedao ciągle nie odpowiada. I na końcu właśnie było takie smutne podsumowanie, że ten starszy człowiek, który mówi, że chce zrobić to prześwietlenie i słyszy, że na razie to chyba ciężko będzie, mówi, że jest mu smutno, bo nie myślał, że jego kraj jest taki, a ten urzędnik mu odpowiada, ten człowiek z komitetu odpowiada mu: ja też nie rozumiem, dlaczego Szanghaj się taki stał. Na szczęście tutaj akurat mamy happy end, jako że ten starszy mężczyzna został zabrany w końcu do szpitala, jako że to rzeczywiście zostało bardzo, bardzo
nagłośnione, mnóstwo ludzi to udostępniało, na pewno to szło w setkach tysięcy i w końcu na szczęście tego starszego mężczyznę zabrano do tego szpitala. Przy tej historii wspomniałaś o czymś, co nazwałaś izolatorium. Powiedzmy może coś więcej o tym, to znaczy, co by się stało, gdybyś ty teraz, nie daj Boże, oczywiście miała pozytywny test na koronawirusa i załóżmy, że miałabyś jakieś objawy. Jaka jest taka ścieżka standardowa w Chinach w stosunku do takiej osoby? Ogólnie większość osób nie ma objawów, więc myślę, że bym się nie dowiedziała, że jestem pozytywna. Skąd bym się dowiedziała, że jestem pozytywna? Oczywiście bym się dowiedziała z masowych testów, które się wykonywało. U nas już się teraz nie wykonuje testów wymazowych, bo nasze osiedle, jak mówiłam, jest określone jako osiedle prevention area, więc dlatego u nas nie ma już testów wymazowych, ale codziennie nam przynoszą testy antygenowe. Jeżeli któryś wyjdzie pozytywny, no to co uruchomi jakąś taką właśnie machinę tego, że najpierw nam zrobią wszystkim jeszcze raz testy PCR, a potem osoby pozytywne się po prostu odizoluje. I co by się wydarzyło? Wcześniej był jeszcze inny telefon, który też zyskał bardzo taką duży rozgłos tutaj w Szanghaju i był to telefon mężczyzny, którego ojciec był pozytywny do pracownicy CDC, czyli takiego szanghajskiego sanepidu po prostu. I tam ona powiedziała, bo ten mężczyzna powiedział, że jego ojciec dostał w aplikacji wynik testu PCR negatywny, po czym zadzwonili do niego z CDC i mówią, pakuj się pan, bo pan jest pozytywny. I oni mówią, ale jak to w aplikacji pokazuje, że negatywny, a dlaczego pozytywny? I co się okazało, że tam nie było żadnej koordynacji. Aplikacja po prostu wszystkim wklepywała wyniki negatywne, a CDC miało prawdziwe wyniki. I no i to był bardzo duży skandal. Potem tą aplikację w końcu zaorano i zmieniono ją na inną, bo to po prostu był taki czarny PR. Ale problem w tym, że tak, wszyscy pacjenci, którzy są pozytywni, dostają telefon z tego CDC, że mają się zbierać, bo przyjedzie po nich karetka, ukośnik, autobus i zabierze ich do izolatorium. Czyli najczęściej duża jakaś taka hala, bardzo dużo hal wystawowych zostało przerobionych na izolatoria i tam jest 5000 łóżek na jednej hali i tam ludzie sobie śpią i siedzą tam, aż nie będą mieli bodajże dwóch czy trzech testów negatywnych. To się szybko zmienia, więc nie wiem, ile teraz obowiązuje. I tylko, że tak, jako że tych przypadków jest mnóstwo, jest już jakieś 250 tysięcy aktywnych przypadków, z czego oczywiście druzgocąca większość bezobjawowych tak? idą do, w Szanghaju, idą do tego izolatorium. Problem jest taki, że Szanghaj, pomimo tego, że jest dużym miastem, dobrze zorganizowanym, no to nie bardzo ma miejsce, żeby tych ludzi gdzieś położyć. Ale oni się upierają, powiem za chwilę dlaczego, przy tym, żeby tych ludzi do izolatoriów wywozić. I no najczęściej, może nie najczęściej, ale bardzo często jest tak, że osoby, które już dostały ten telefon, czekają na przykład 4 dni w domu, aż przyjedzie po nich ktoś, żeby ich zabrać do izolatorium, albo 7 dni. Dosłownie wczoraj od znajomego usłyszałam taką historię, że jego sąsiad, który jest też obcokrajowcem, jest bodajże z Afryki, dostał telefon już tydzień temu, że jest pozytywny, czekał, nikt po niego nie przyjeżdżał, przyjechali do niego po tygodniu, kiedy już mu zaczęły wychodzić testy negatywne, więc on już zdążył już wyzdrowieć, tak, już miał negatywne testy, przyjechali po niego, zabrali go, bo nawet jeżeli testy wychodzą negatywne po tej izolacji domowej, która nie powinna się odbyć, to i tak tych ludzi zabierają, po czym tamtego akurat sąsiada wozili wokół Szanghaju, zawozili go do kilku różnych izolatoriów, po czym go odwieźli do domu, bo się okazało, że nikt go nie chce przyjąć, bo są tutaj problemy z przyjmowaniem do izolatoriów obcokrajowców. I to już nie pierwszy raz słyszę, że tam ten personel, który tam to ogarnia, nie mówi po angielsku, więc oni się po prostu boją. Więc jeżeli się nie wspomni, że się mówi po chińsku, albo się nie mówi naprawdę po chińsku, no to wtedy oni powiedzą coś, że nie, no foreigners, i rzeczywiście słyszałam już o takich sytuacjach, że obcokrajowców odsyłano z kwitkiem. No i ja podejrzewam, że tutaj się wydarzyła właśnie taka sytuacja, że tego chłopaka wożono od izolatorium do izolatorium, nigdzie go nie chciano przyjąć. A jako, że on był jeszcze z Afryki, no to w ogóle tutaj w Szanghaju, o ile białych ludzi jest dużo, no to czarnych jest mniej. I ja podejrzewam, że jeżeli ten lekarz, który tam był z jakiejś prowincji, to mógł się po prostu wystraszyć jakiegoś człowieka, którego nigdy nie widział i nikt go nigdzie nie przyjął, wrócił do domu, więc tyle chłopak miał chociaż szczęścia. A,
A dlaczego te władze upierają się jednak przy przywożeniu właśnie tych ludzi do izolatoriów, nawet jeśli ich stan pozwalałby na domową kwarantannę? Mówię tutaj o Chińczykach w takim razie, a nie o tych osobach z zagranicy. No więc tak, w tym słynnym telefonie do CDC, o którym mówiłam przed chwilą, ta kobieta, która w CDC pracuje, to jest właśnie specjalistka uznana w Chinach, wirusolożka, ona powiedziała, że ona, jak i inni specjaliści z Szanghaju już wiele, wiele razy podnosili temat kwarantanny domowej i oni byli zdania, że jeżeli objawy są niewielkie, tak, no to wtedy takie osoby powinny się kwarantannować w domu właśnie dlatego, że brakuje karetek, brakuje samochodów, żeby tych ludzi wozić. Naprawdę tutaj wszystkie te wszystkie samochody, które ma do dyspozycji rząd Szanghaju, są po prostu ciągle w ruchu. I przepraszam, komar mi tu lata. I problem jest taki, że ta kobieta powiedziała, że głosy szanghajskich specjalistów zignorowano. Jako, że w tym momencie, tak jak już też powiedziałam wcześniej, stery nad tym tego lockdownu trzyma rząd centralny. I mamy chyba do czynienia trochę z takim konfliktem rządu Szanghaju i rządu centralnego, bo tak jak też mówiłeś wcześniej, rząd Szanghaju dementował plotki o tym, że będzie lockdown. Rząd Szanghaju lockdownu sam nie planował, ale 22 marca wysłano z Pekinu do Szanghaju właśnie grupę osób, która miała zbadać to, jak wygląda sytuacja koronawirusowa w Szanghaju i w tamtym momencie stery rzeczywiście przejął Pekin. Szanghaj prawdopodobnie sam, gdyby mógł wybrać, nie nałożyłby tego lockdownu i to Chińczycy też widzą. Od wczoraj i dzisiaj może dwóch albo trzech Chińczyków powiedziało mi dokładnie to samo, że Szanghaj prawdopodobnie sam lockdownu wprowadzać nie chciał, co widzimy też przy tym, że Szanghaj nie był w żaden sposób na ten lockdown przygotowany. No tu jest bałagan po prostu i może to wynikać z tego, że rząd centralny nie dał Szanghajowi dużo czasu. Oni tutaj przyjechali tego 22 marca i nie byli zbyt cierpliwi, bo już 27 marca lockdown ogłoszono. Powiedz, dlaczego w takim razie, to znaczy, czy to jest tak, że na przykład Szanghaj, czy władze w Szanghaju były pod jakąś presją ze strony opinii publicznej i czy w ogóle ta presja opinii publicznej ma znaczenie w Chinach? Na takiej zasadzie, czemu Szanghaj miałby być wyjątkiem i nie miałoby być lockdownu? Powinien być potraktowany przecież jak każde chińskie miasto, nawet jeżeli nie jest przygotowany na ten lockdown i nawet jeżeli w przypadku Szanghaju była dostępna jakaś alternatywa, to znaczy właśnie nie masowego lockdownu, tylko coś, czegoś bardziej podobnego, co widzimy na przykład na Zachodzie czy w Polsce. No, Szanghaj na pewno chciał kwarantannować ludzi w domu. Przynajmniej szanghajscy specjaliści to podnosili. Nie udało się to, a co do opinii publicznej, to tak, akurat były głosy z innych miast Chin, mieszkańców innych miast Chin, którzy byli wręcz oburzeni tym takim specjalnym traktowaniem Szanghaju jako takiej, jako największej metropolii Chin i były głosy, że w momencie, kiedy w Szanghaju było około 1000 zachorowań w połowie marca, dlaczego nie ma jeszcze lockdownu? Przecież inne miasta w Chinach, takie jak na przykład Xi'an, gdzie lockdown był na przełomie grudnia i stycznia, czyli na przełomie zeszłego i tego roku, Xi'an był zamknięty przy bodajże 400 przypadkach. Do tego był lockdown w Shenzhen też miesiąc temu i tam również Shenzhen został zamknięty przy dosłownie 400 przypadkach może. Dlaczego Szanghaj miał już 1000, a jeszcze go nie zamknięto? I akurat poparcie dla tej polityki zero COVID, w Szanghaju ludzie są już zmęczeni, ludzie nie chcą, żeby tak to wyglądało dalej, ale w innych miastach Chin ludzie są raczej zdania, że Szanghaj trzeba teraz zamknąć na 3 miesiące, bo inaczej to się rozniesie do innych miast i zaraz będą lockdowny, zaraz będą ogniska w innych miastach. To jeszcze o tej polityce zero COVID chciałbym na koniec się zapytać, natomiast jest tych kilka mitów, z którymi ty już się rozprawiałeś u siebie na Instagramie, natomiast ja ciągle je widzę w polskim internecie i chciałbym, żebyśmy jeszcze raz mogli je zweryfikować. Pierwsza rzecz to jest takie obrazki, czy zdjęcia, czy wideo dotyczące tego, że zabija się zwierzęta, odbiera się zwierzęta osobom chorym na COVID, albo nawet w blokach, jeśli mój sąsiad, załóżmy, jest pozytywny, to zabierze mi się mojego psa i uśpi się go po to, żeby wyeliminować zagrożenie epidemią. Czy to jest prawda?
No więc akurat tak się składa, że znam osoby, które są teraz w izolatorium. Moja koleżanka, która jest chińską influencerką, tutaj robi na chińskich social media content, ale też ma Instagram, udostępnia ją czasami u siebie, jest teraz w izolatorium w Szanghaju. Ma kota i kot żyje. Nawet ją pytałam specjalnie, żeby zobaczyć. Kot żyje, więc zabrano ją. Problem jest tylko taki, co z tym kotem zrobić, no bo jeżeli wyjeżdżamy do izolatorium, to najprawdopodobniej, jeżeli ktoś z nami mieszka, zostanie zakwalifikowany jako bliski kontakt i zabrany do hotelu na kwarantannę. Więc jeżeli mamy kota, to jest problem, co z nim zrobić. Można się umówić jakoś z sąsiadami, żeby oni go wzięli. I ja w ten sposób to rozwiązuję, znaczy chcę się umówić z sąsiadką, która też ma kota. Co do tego, żeby zabijano zwierzęta w budynkach w ogóle, gdzie jest jeden pozytywny przypadek, no to moi współprowadzący podcastu Nadia i Piotr mają kota i w ich budynku było kilka pozytywów i kota im jeszcze nie zabrali. Ale na pewno muszę tutaj powiedzieć, że tak, nie ma żadnego prawa, żadnej ustawy, żadnego tongzhi, jak to się mówi w Chinach, że mówiącego o tym, żeby zabijać wszystkie zwierzęta osób pozytywnych. Nie ma czegoś takiego. Coś takiego próbowała wprowadzić jedna dzielnica w mieście Langfang w prowincji Hebei, które to miasto też jest na lockdownie, tylko że oni zostali tak mocno zjechani, znaczy żeby zabijać wszystkie zwierzęta osób pozytywnych, usypiać, tylko że oni zostali tak za to zjechani w internecie, na chińskich social mediach, że oni się z tego praktycznie po godzinie wycofali. Więc coś takiego w Chinach nie przejdzie, no bo jednak Chińczycy mają zwierzęta i oni też swoje zwierzęta kochają. I jeżeli jakiekolwiek miasto, jakakolwiek jednostka próbowałaby przepchnąć coś takiego, no to nikt by oczywiście się na to nie zgodził. Byłyby tutaj bardzo duże protesty, aczkolwiek no nie można nie powiedzieć, nie wspomnieć tego, że były incydenty, w których zwierzęta zabijano i one, to nie jest tak, że tylko w Szanghaju, już w zeszłym roku, chyba rok temu, na początku zeszłego roku, bodajże w prowincji Guangxi, ktoś z tego personelu epidemicznego zabił psa osoby pozytywnej, która gdzieś tam wyjechała. I skąd się coś takiego bierze? To się bierze stąd, że decyzje, które podejmują dani urzędnicy czy też personel pandemiczny wpływają jakby na sytuację w danym obszarze. I te osoby, bojąc się głównie o swoje kariery, robią po prostu wszystko, żeby są po prostu tyle, no, ciężko to nazwać nadgorliwe, co po prostu czasami podejmują tak drastyczne decyzje w obawie przed problemami. I na przykład, gdyby ktoś na przykład może sobie myśleć, że tutaj jest pies osoby zakażonej, on może mieć wirusa na sierści, za chwilę całe osiedle się zakazi, więc może będzie lepiej dla mojej kariery, jeżeli ja tego psa teraz zabiję i to się nigdzie nie rozniesie. Niestety były takie przypadki, ale wszystkie te przypadki były bardzo głośne na social mediach i były bardzo, bardzo szeroko protestowane. W Szanghaju na pewno był jeden przypadek psa, którego uśmiercono, to był pies rasy Corgi, to nagranie krążyło po chińskich social mediach i niestety tutaj coś takiego się wydarzyło, ale rzeczywiście to się spotkało z bardzo, bardzo dużym sprzeciwem. Inne zdjęcia, filmy, które krążą po polskim internecie, to są bardzo często filmy, które nawet nie pochodzą z Szanghaju i nie pochodzą z lockdownu, tylko po prostu pochodzą z jakichś innych miejsc. Niestety na przykład miasto Hangzhou niedaleko Szanghaju słynie z bardzo takiej restrykcyjnej polityki zwierzęcej, na przykład jeżeli ma się psa, to trzeba go zarejestrować i tak dalej. I tam też były takie przypadki uśmiercania zwierząt, ale nie ze względu na pandemię, tylko ze względu na to, że ktoś na przykład miał rasę psa, która nie jest dozwolona w danym mieście. Niestety też takie sytuacje się zdarzały i ja w żadnym wypadku nie mówię, że to jest w porządku, ale niestety no tutaj są Chiny, w Azji ogólnie, w Chinach też jest problem z traktowaniem zwierząt, nie tylko w Chinach, tak również w Japonii czy w Azji Południowo-Wschodniej. To są w dalszym ciągu kraje rozwijające się i o ile na przykład w Szanghaju ludzie się starają coraz bardziej, no to w innych miejscach różnie to niestety bywa. Mhm. Ale rozumiem, że osobną kwestią jest na przykład sprawa takich bezpańskich zwierząt. Były takie obrazki dotyczące kotów właśnie łapanych w takie worki i rozumiem, że to też było takie działanie przeciwpandemiczne, nadgorliwe, czy na jakiej zasadzie to działa? Ja nie wiem, bardzo ciężko mi w ogóle określić, czy to nagranie pochodzi z pandemii, bo to jest po prostu nagranie. Ja też go nigdzie nie widziałam w ostatnich dniach w chińskim internecie, więc to jest
jakiś taki jasny sygnał dla mnie. Mamy, widzę, znowu delikatne problemy z połączeniem z Weroniką. Ale tak, w każdym razie, zanim Weronika znowu się podłączy, to zalecam bardzo, szczególnie teraz mówi się o tym w kontekście Ukrainy, tak, żebyśmy weryfikowali wszelkiego rodzaju fake news, połączenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby w przypadku Chin tego akurat nie robimy i często widzę w internecie właśnie podawane takie informacje zupełnie niesprawdzone, nie wiadomo skąd pochodzi dane wideo, nie wiadomo czy ono pochodzi w ogóle z Chin, nie wiadomo czy pochodzi z pandemii i z lockdownu, a jest to spinowane w taki sposób właśnie, że Chińczycy biorą i mordują wszelkiego rodzaju zwierzęta domowe, które mamy. Widzę, że Weronika już się z nami przyłączyła. Raz jeszcze, cześć. Jestem, dobra. Dobra, super. Ale tutaj dzisiaj, dobra, skończyłam na tych kotach. Tak, dla mnie sygnałem co do tego, czy dane nagranie pochodzi z pandemii, czy nie, jest to, czy ja widzę to samo w chińskim internecie. Bo bardzo często to wygląda tutaj w ten sposób, że jest jakaś sprawa, która jest bardzo głośna w internecie chińskim, czyli na chińskich social mediach typu Weibo, po czym ona za parę dni wychodzi, czy za parę dni, za parę godzin, różnie to bywa, do na przykład na Twittera. Problem zaczyna się w tym momencie, w którym są jakieś filmy, które nie pokazywały się w ostatnich dniach na chińskich social mediach, a które krążą nagle po Twitterze z opisem, że to jest z Szanghaju. I tego filmu ja wcześniej na social mediach chińskich nie widziałam, więc równie dobrze może to nagranie z pandemii nie pochodzić, bo niestety, ale koty z parków szanghajskich są zbierane tak po prostu, dlatego że miasto ma z nimi olbrzymi problem. No, koty, które mieszkają sobie w parkach, w każdym parku jest kilkadziesiąt kotów co najmniej, to samo na osiedlach, bardzo często są takie osiedlowe koty i niestety jest z nimi duży problem i miasto Szanghaj sobie czasami radzi właśnie z nimi w ten sposób, że je po prostu zgarnia i usypia, co też nie jest fajne, ale tak jak mówiłam, traktowanie zwierząt w Azji pozostawia jednak jeszcze trochę do życzenia. Tak, tutaj była jeszcze kwestia dotycząca wyrzucania żywności, która również miała być rzekomo, rozumiem, zarażona wirusem. To wrzucę ci od razu trzy rzeczy, to możemy je od razu wszystkie omówić. Czyli wyrzucanie żywności, rozdzielanie dzieci od rodziców, właśnie tych, którzy są zarażani, oraz drony w Szanghaju, które mają rzekomo ostrzegać mieszkańców przed w ogóle wychodzeniem i namawiać ich do spokoju i do tego, żeby się podporządkowali działaniom partii. Drony są, ale nie ma ich tak dużo, jakby się wydawało. Ja tylko przy moim mieszkaniu widziałam, ukośnik, słyszałam raz. Więc tutaj siedziałam sobie w domu i słyszę, że coś gada. Ale ogólnie ja w ogóle często jest tak, że w Chinach coś gdzieś gada. Na przykład jedzie dziadek na rowerze i ma megafon i ten megafon krzyczy, na przykład zbieram stare lodówki, na przykład są takie rzeczy. Ale no i tutaj sobie siedziałam w domu i coś słyszę, że coś tam mi gada, że lockdown, że nie wychodzi z domu. I tak wyglądam przez okno, ale nic nie widzę, żadnego dziadka na rowerze, nie wiem, żadnego samochodu z megafonem, nic. I ja nie wiedziałam, skąd jest ten głos. Dopiero potem mój znajomy, który mieszka dosłownie dwie ulice dalej, mi wysłał nagranie tego drona i mówię, aha, to stąd ten dźwięk. Ale tylko raz, to było już tak 10 dni temu, więc tyle. Nie ma ich aż tak dużo, jakby się wydawało, ale te drony rzeczywiście bywają. Co do jedzenia, które miałoby zostać zdiagnozowane pozytywnie na COVID, ja wiem, skąd mogła się wziąć taka plotka, bo rzeczywiście wcześniej były takie rzeczy, że się robiło testy na COVID jakimś tam, nie wiem, roślinkom gdzieś w klarni, czy pomidorom, czy coś tam, ale tym razem w Szanghaju nie w ten sposób to działało, nie o to chodziło. Tutaj akurat chodziło o to, że to jedzenie po prostu się zepsuło, jako że dostawców jest mało, a jedzenia w magazynach jest wystarczająco dla wszystkich. No i problemem stał się po prostu łańcuch dostaw. I też tutaj kuchnie chińskie charakteryzują się tym, szczególnie tutaj na wybrzeżu, że używa się w nich bardzo, bardzo dużo świeżych produktów. I tak jak na przykład ja się przygotowywałam do lockdownu, robiłam zapasy, to ja kupowałam bardzo dużo puszek i makaronów, no takich produktów suchych, podczas gdy Chińczycy raczej się kierowali w stronę warzyw, a warzywa jednak się psują. I tutaj też był rzeczywiście problem. Bardzo dużo jedzenia, takiego świeżego, pogniło w magazynach właśnie dlatego, że brakowało ludzi, którzy mogliby te warzywa przewieźć do, czy to do sklepów,
czy to właśnie ze sklepów, które przewieźć do finalnych konsumentów. Inną w ogóle rzeczą było to, że te paczki od komitetów osiedlowych, te paczki rządowe, niestety też do niektórych przyjechały już zepsute. Tutaj na pewno też dużą rolę odgrywa to, że szanghajskie lato, które się w zasadzie już zaczyna, jest bardzo wilgotne i bardzo gorące. Teraz trochę się ochłodziło, ale przez wcześniejszy tydzień było bardzo gorąco i niestety te warzywa się popsuły i mówi się o tym, że około 40% żywności, która była w magazynach, się zdążyła zepsuć, zanim ją dostarczono do finalnych konsumentów. Dzieci rozdzielane z rodzicami. Tak rzeczywiście było, ale już 5 kwietnia to zmieniono. I dlaczego tak było? Dlatego, że wcześniej dzieci po prostu pod zasady takie jak wszyscy, czyli osoby zakażone muszą być izolowane od osób niezakażonych, więc wcześniej mało dzieci się zarażało, więc po prostu dorosłe osoby szły do izolatoriów. Tak to wyglądało i chyba nikt nie wziął pod uwagę tego, że jak dziecko się zarazi, to będzie musiało iść same do szpitala. W momencie, w którym tych zakażeń zaczęło być nie jeden, dwa na tydzień, tylko nagle 25 tysięcy dziennie, no to okazało się, że zaraziło się dużo dzieci i te dzieci zaczęły być traktowane po prostu według tych zasad, które były wcześniej tutaj nakreślone i niestety dzieci były od rodziców rozdzielane. I w tamtym momencie zaczęli protestować chińscy rodzice, żeby im tych dzieci nie zabierać. No jakby rodzice chińscy, rodzice polscy tak samo martwią się o swoje dzieci, więc to nie jest tak, że ci Chińczycy patrzyli na te zasady i mówili, a to spoko. Tylko naprawdę tutaj ludzie się przejęli. Było dużo vlogów od vlogerów parentingowych, którzy mówili o tym, jak bardzo to może skrzywdzić dziecko i na przykład dziecko może mieć potem problemy z nauką po takim traumatycznym wydarzeniu. I rzeczywiście już 5 kwietnia te zasady zmieniono, bo na początku było tak, że tylko rodzic pozytywny może iść z dzieckiem do izolatorium, więc jeżeli dziecko i rodzic są pozytywni, to idą razem do izolatorium. Jeżeli tylko dziecko, to samo dziecko, po czym po 5 kwietnia rodzic negatywny może iść z pozytywnym dzieckiem do izolatorium, ale musi podpisać oświadczenie, że wie i zgadza się, czy zdaje sobie sprawę z ryzyka i zgadza się z tym ryzykiem, że jeżeli pójdzie do izolatorium, gdzie jest dużo osób zakażonych, no to też może się zakazić. Na koniec chciałem zapytać Cię o ten kontekst polityczny. Tutaj mamy pytanie od naszego widza Jędrzeja Kopiszki. Z czego wynika tak restrykcyjna polityka Chin? Czy ma to podłoże naukowe, czy też jest to polityczna manifestacja przed światem umiejętności dyscyplinowania obywateli przez rząd? Nie powiedziałabym, że chodzi o pokazanie umiejętności dyscyplinowania. Chodzi o to, że polityka zero COVID dała bardzo dużą legitymizację władzy. To znaczy, tutaj mamy ten taki, nie wiem jak to określić po polsku, ale to chodzi o tą legitymizację władzy za pomocą wyników. I jak się zaczął koronawirus w 2020 roku, kiedy wybuchło ognisko w Wuhanie, rzeczywiście to była bardzo duża utrata twarzy dla Chin, że znowu w Chinach coś takiego się wydarzyło po SARS-ie, który w Chinach również wybuchł około 20 lat temu. I w momencie, w którym Chiny zaczęły bardzo szybko i bardzo dobrze za pomocą lockdownów radzić sobie ze wszystkimi ogniskami, które były tutaj, które tutaj w Chinach się wykluły, nagle okazało się, że Chiny sobie radzą sobie o wiele lepiej niż Zachód. I był to powód do dumy wśród wielu, wielu Chińczyków. Szczególnie, że w chińskich wiadomościach państwowych bardzo często podkreślano to, że a w Stanach Zjednoczonych dzisiaj jest tyle i tyle zachorowań, a u nas 5. No ale więc też faktycznie ta polityka... tak było. Ja pamiętam na przykład twoje relacje, tak? Wiesz, z podróży czy z knajp, kiedy my siedzieliśmy tutaj zamknięci i wszystko było też zamknięte. To nie był taki lockdown właśnie chiński, tak? W sensie nie o takiej skali. Natomiast rzeczywiście to życie w Szanghaju, przynajmniej z tego, co ja sam widziałem jakby na twoim blogu, było w miarę normalne. Widzę, że do 3 razy sztuka, jeśli chodzi o problemy z połączeniem. Prawdopodobnie zaraz Weronika znów do nas dołączy. Ale tak, to też o czym mówiła Weronika, to znaczy fakt, że po prostu legitymacja władzy w Chinach nie pochodzi, nie jest demokratyczna, to znaczy nie opiera się na mandacie społecznym, tylko opiera się na efektywności władzy. Czyli w zamian za to, że na przykład władza gwarantuje nam określonego rodzaju korzyści i zarówno jakby bezpieczeństwa czy poziomu życia,
no to my tę władzę popieramy, a nie ma jakby weryfikacji tej władzy przy urnach wyborczych, tak jak jest w państwach zachodnich. Dlatego tutaj ta polityka zero COVID miała tak duże znaczenie. To znaczy my ograniczamy wam prywatność, ograniczamy wam możliwość wychodzenia, natomiast jest to coś, co się w dłuższej perspektywie opłaca. To znaczy warto jest przehandlować, czyli zostać chwilę w domu, przecierpieć chwilę, natomiast zobaczcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zobaczcie, co się dzieje w innych państwach zachodnich, kiedy tam właśnie na przykład przypadki notowania były z rzędu setek tysięcy dziennie i Chiny tego rzeczywiście nie miały i zresztą zobaczcie sobie to na kanale Weroniki, kiedy tam ludzie de facto mogli podróżować i zresztą w samym Szanghaju istnieje bardzo zaawansowany, przynajmniej istniał do czasu sprzed lockdownu, bardzo zaawansowany system tego contact tracing, czyli właśnie takich systemów światełek zielonych, żółtych i czerwonych i przed każdym wejściem do niemal każdego metra czy do niemal każdej restauracji trzeba było taką legitymację czy taki kod QR, bo to była kwestia aplikacji, zeskanować, więc nie było tego tak jak w Polsce na zasadzie, że może w jednym miejscu, które sobie tego zażyczyło, tego typu kwestie były, tylko faktycznie było to w każdym miejscu, no i nie dało się tego w żaden sposób ominąć i dlatego jakby dlatego Chińczycy, dlatego też to, co dla nich się dzieje teraz, to jest zupełnym szokiem, bo na przykład to, co widzieliśmy w oni mają ciągle takie skojarzenia z tym, co się dzieje w Wuhanie i z tym, co się działo wtedy. Widzę, że Weronika już z nami jest, także ja skończę swój przykrótki monolog. Cześć, witam cię serdecznie znowu. Dobra, przepraszam, tak bywa. Dobra, na czym ja skończyłam? Skończyłam na tym, że... Aha, i ty mówiłeś o tym, że rzeczywiście wszystko było otwarte. Tak, no przez ostatnie 2 lata Szanghaj przeszedł tak naprawdę przez tą epidemię suchą stopą. Najwięcej było przypadków w ciągu jednego dnia, może 20. Ale naprawdę przez większość czasu było po prostu zero. No i to napawało Chińczyków oraz Chińczyków przede wszystkim dumą, a chiński rząd mógł spełnić jakąś taką swoją obietnicę daną ludności, znaczy, którą oni dali ludności, że my was ochronimy, będziemy takim parasolem, który was przed tą pandemią ochroni. I tak rzeczywiście było. Problem jest tylko w tym, że Chiny mają rzeczywiście, no mają problem z rewidowaniem niektórych swoich polityk, co widzimy na przykładzie innych polityk, takich jak na przykład pierwsza z brzegu polityka jednego dziecka. W momencie, w którym zniesiono politykę jednego dziecka, sytuacja demograficzna Chin była już bardzo dramatyczna, no zła była po prostu. A dopiero w momencie, w którym rzeczywiście był już naprawdę na to ostatni moment, politykę jednego dziecka zniesiono. I dokładnie to samo widzimy z polityką covidową. Plus jest tutaj jeszcze jedna rzecz i to jest to, że na jesieni ma się odbyć 20. kongres partii, gdzie będzie wybrany nowy stary sekretarz partii. Więc też prawdopodobnie Chiny miały taki plan, żeby tą politykę zero COVID utrzymać co najmniej do tego zjazdu partii, właśnie żeby ogłosić zwycięstwo nad koronawirusem triumfalne i tak dalej, a jednak mimo wszystko wybranie nowego, starego sekretarza na tle wielu różnych ognisk koronawirusa nie będzie wyglądało dobrze. Raczej chciano by się pochwalić tym i wiadomo, że to mimo wszystko w tym momencie podstaw naukowych co do tego, żeby wszystkich kwarantannować w izolatoriach nie ma. To są też olbrzymie koszty pieniężne i przede wszystkim olbrzymie koszty dla gospodarki chińskiej, bo w tym momencie są takie dane, że na lockdownie całkowitym lub też częściowym co jest około 20% populacji Chin, która wytwarza jakieś 40% chińskiego PKB, więc to jest naprawdę taki skok na główkę w tym momencie, tylko po to, żeby przetestować, żeby dalej trzymać się tej polityki zero COVID. No, czyli wychodzi na to jakby, że ta chińska polityka tak naprawdę też jest bardzo mało elastyczna, to znaczy, że to nie jest takie, że na przykład, okej, próbujemy czegoś, na przykład tych masowego testowania albo kwarantanny, to nie działa, w związku z tym teraz zmieniamy taktykę. Tu jakby zmiana wymagałaby przyznania się do błędu, na co sobie władza w państwie autorytarnym nie może pozwolić. Oczywiście, to też na pewno ma znaczenie, ale tak jak też mówiłam już wcześniej, tutaj widzimy pewnego rodzaju konflikt.
Szanghaj, który próbował tutaj trzymać się swojej bardziej liberalnej polityki, która unikała wprowadzania pełnych lockdownów, i rząd centralny, który rzeczywiście bardzo silnie naciska na to, żeby ten lockdown był wprowadzony. Mówiłam, że przyjechała pani wicepremiera i tak naprawdę z tego, co słyszałam, są takie plotki raczej, to jest to, że w tym momencie specjaliści z Szanghaju po prostu na spotkaniach siedzą cicho, bo oni się nie zgadzają z tym, co oni tam słyszą, ale nie bardzo mogą coś powiedzieć, bo, albo nawet nie tyle nie mogą, co już po prostu tyle razy mówili o tym, że na przykład kwarantanna domowa, tyle razy ich nie słuchano, że już po prostu nie chcą dalej tego podnosić, tylko siedzą i słuchają. A jakie jest takie społeczne poparcie dla tego typu polityki? To znaczy, z jednej strony rozumiem, że i widzę takie filmy z Szanghaju, że ludzie mają dość, w sensie protestują tak dosyć otwarcie przeciwko na przykład oddziałom policji, ale z drugiej strony, z tego co rozumiem, no to wiele osób popiera tę politykę, bo też bardzo boi się wirusa, to bo ma o nim takie myślenie z początków 2020 roku i z tego, co się działo w Wuhan, czyli no sytuacji absolutnie koszmarnej, i potem ten wirus dla nich nie istniał właśnie przez niemal 2 lata i teraz wrócili do właśnie tych obrazków z początku 2020 roku. Jak to się rozkłada mniej więcej według ciebie? Tak, tak, to się zgadza. Chińczycy się wirusa boją. Oczywiście to na pewno ma związek z tym, że oni nie mieli czasu nigdy, żeby się wirusem oswoić. Tak jak na przykład w Polsce przecież były zakażenia rzędu 30, 50 czy więcej tysięcy dziennie. Tak, tutaj takich liczb praktycznie nigdy nie było. Szanghaj to jest pierwsze tak duże ognisko właśnie od czasów Wuhan. Teraz to już jest największe ognisko, nawet większe niż było Wuhan. I rzeczywiście tutaj w Szanghaju coraz więcej osób zna osoby, które się zakaziły koronawirusem, i nagle się okazuje, że oni to przechodzą bezobjawowo albo mają jakieś takie lekkie objawy. Więc rzeczywiście, jeżeli tych osób, które znają kogoś, kto miał wirusa, albo sami mieli tego wirusa, te osoby zaczynają nagle zmieniać trochę to podejście, tę optykę, ale dalej w innych miastach Chin tych zarażonych było na tyle mało, że dla ludzi ten wirus jest dalej jakąś taką abstrakcją, właśnie tym wirusem z tego Wuhan, gdzie ludzie kaszleli krwią, gdzie ludzie szli do szpitali, ale one były pełne, gdzie ludzie leżeli na respiratorach i w końcu umierali. Dobrze, będziemy już kończyć, chociaż moglibyśmy rozmawiać jeszcze pewnie długo i mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy. Mam nadzieję też, że już wkrótce ta sytuacja u ciebie wróci do względnej normalności i będziesz mogła normalnie funkcjonować. Na dziś bardzo dziękuję. Byłoby miło, dziękuję bardzo. I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Właśnie od niedawna tutaj jesteśmy tylko na YouTubie. Materiały są 3 razy w tygodniu, w środę, w czwartki oraz w piątki. Serdecznie zachęcam do odsłuchiwania, do oglądania i komentowania. Możecie także pisać na adres jakub.bodziony@kulturaliberalna.pl z pomysłami, z komentarzami o tym, o czym mielibyśmy porozmawiać w przyszłych odcinkach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia już za tydzień.